I witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameTone. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie ostatnio wybraliśmy się w długą podróż, poszukując skradzionego miecza Kracha, jednak w jej trakcie kilka spraw odciągnęło nas trochę od tego śledztwa, więc powróćmy do niego już dziś. No ostatnio gdzieś w okolicach tej miejscowości wyskoczyły nam żółte wykrzykniki i jakieś misje z tym związane, więc teraz już nie patrząc na prawo i lewo, a przede wszystkim nie patrząc na minimapę, lećmy na miejsce, tak, bo no cały urok Wiedźmina to jest wiele spraw, które kuszą, żeby zajrzeć, żeby zobaczyć, może trzeba komuś pomóc, a może jakaś ciekawa misja wyskoczy, albo bandyci, schodzimy. Dzień dobry. To może zróbmy tak. Pak? Kurczę, jakby nic tam nie zrobiło. Chciałem kołowrotek. Ale bardziej wygląda, jakbyśmy tanecznym krokiem wbili do środka. No, ten się przewrócił. Udaje! Symulant. Dobra, który ma miecz? Poszukaj miecz. Może mieli przy... Uuu, dziennik rabusia. To nie brzmi dobrze. Sveinar, mam dwie wieści, dobrą i złą. Zacznę od tej złej. Poszedłem z Gimrem do Lugosa. Przyjął nas, jak nakazuje zwyczaj, mięsiwem i miodem, ale jak tylko odwinęliśmy Kuliu ze skóry i spytaliśmy, ile jest gotów za niego dać, wyrwał nam miecz z rąk i wypłazował nas po tyłkach, wyzywając od złodziei, a potem wyrzucił z domu i poszczył psami. Gimre biegł wolno, więc go dogoniły i dobrze, jedna osoba mniej do podziału. Ale nic nie zarobili, to jaki podział? Dobra wieść jest taka, że wciąż mam miecz i wiem już, jak się go pozbyć. Umówiłem się z moim szwagrem, Steinfinem, że sprzeda Kuliu w Nowigradzie i podzieli się potem zyskami. Wiem, co myślisz, ale słowo, można mu zaufać. Przekażę mu miecz na plaży przy cmentarzysku wielorybów na Artskellige. Pojadę tam sam, żeby nie przyciągać uwagi. Uważaj, bo Lugos mógł posłać na Kertrolde końca z wiadomością o kradzieży. Na wszelki wypadek gdzieś się wynieś. Może do ciotki Hilde. Ma nierówno wełbie, ale można na niej polegać. Bądź pozdrowiony. Czyli chyba tyle, jeżeli chodzi o miecz w tym miejscu. Ale dobrze, bo mogliśmy wylądować na Skellige, co by nie było takie dobre. Ugnieżdżą się harpie. Już nie? Zobaczmy. Przydepnij. Ale nie było tak źle, nie, Geralt? No, to dobra. Tutaj? Nie tutaj, tutaj. To gdzie oni nas chcą zobaczyć? Daleko, ale my mamy sposoby, jak się przenieść. Wygląda, że prawie na miejscu, szczególnie jakbyśmy polecieli skrótem, co nie, Płotka? Lubisz takowe? A jak nie, to my lubimy. Geralt. Ech, o właśnie. Wygląda trochę jak za potrzebą, ale mamy potrzebę znalezienia tego miecza i domknięcia tej misji, bo przyznam, że trochę nam się cała zabawa... Oj, wilki zostawimy w spokoju. Trochę nam się przeciągnęła. Skar... Joj, tego nie uwzględniłem, ale to napij się wody. Już o nas wiedzą? No to przyznam, że ten upadek nie był tak... Specjalnie nam na rękę. Ha! No właśnie, bo mamy na nasz miecz nałożoną opcję oszołomienia, więc czasem, jak widać, potrafi fajnie wejść. Ale my też trochę jak tacy oszołomieni, gdy wjedzie nam ta adrenalina, to nie patrzymy na nic. Chodź, chodź potańczyć. Cyk, cyk. I jeszcze finisher na to. Ach! No dobra, to który miał miecz? Tylko już żadnych notatek. Nie wykręcać się. No nie, a jest, Kuliu! No jak my cię lubimy, dziennik rabusia, co tym razem tu się wydarzyło? Sveinar, ciągle siedzę wśród tego powalonego wielorybiego truchła, a Steinfin nie przepływa. Albo się rozbiło skały, albo wystawił mnie do wiatru, a mówiłem Ankę, żeby nie wychodziła za tego drania. Nie wiem już, co mam robić, komu jeszcze możemy sprzedać ten miecz, a może odniesiemy go na Kertrolde, co? Może Krach da się dobruchać? Pamiętasz, jak śmierdziało w chacie, jak szczur zdech założył rodziców? No to tu śmierdzi bardziej i jest zimno. Odpisz szybko, albo jeszcze lepiej przyjdź. Co ten, na jakimś messengerze ich tu z Heligijskim?
Grupa skeligijska zapewne. Ale okej, czyli szybka podróż i teraz taka prawdziwa szybka podróż będzie mogła nas przenieść do portu. Co to, to mielibyśmy odnieść tak do Olafa? Dobra. Szczerze to myślałem, że z samym Krachem się spotkamy i mu ten miecz zwrócimy, ale cóż, do Kracha też mamy sprawę, a teraz Olaf, gdzie ty tu jesteś? O co chodzi? Mamy to, o co nas prosili. Mam waszą zgubę. Kuliu? Frej, niech będą dzięki. Gdzie go znalazłeś? Na północy wyspy, przy cmentarzysku wielorybów. Nie pytaj, skąd się tam wziął. To długa historia. W każdym razie nie musisz się martwić o złodziei. Nic ci już nigdy nie ukradną. Zasłużyłeś na nagrodę. A ja jeszcze dołożę coś od siebie. Gdyby Kuliu się nie znalazł, musiałbym tę hańbę zmazać własną krwią. No proszę, i tyle biegania, żeby tylko od Olafa tu usłyszeć podziękowania. Nie to, żebym był niewdzięczny, ale... Na rajd byśmy popłynęli, pobili no. Się, popili, 20 koron, Olaf. A tak... No! Tak, nie pozostaje nam nic innego, jak w takim razie... Po więcej koron wyruszyć do samego Kracha, ale rozumiem, jesteśmy na dobrej ścieżce. Może dla pewności, włączmy zadania. Poboczne i smutna historia brać niekoniecznie. Gwint kusi, ale też nie. Po prostu królewski gambit. Gambit króla, może tak. Szachy 4D i te sprawy. Do czegoś to jakoś doprowadzimy, bo jeżeli dobrze kojarzę, to jeszcze nie koniec problemów z Kelika. A może dobry początek, bo nie wybrali nowego władcy. Może wypadałoby im pomóc. Mistrzu Geralcie, strażnik zobaczył was z wieży i posłano mnie, żebym otworzył wam bramę. A czemu była zamknięta? To ma być ta słynna skeligijska gościnność? Taka tradycja. Po uczcie jarlowie wybiorą króla, więc drzwi muszą pozostać zamknięte, a na zamku mogą przebywać tylko synowie i córy Skellige. To co my to robimy? No właśnie, zrobił dla nas wyjątek? Krach zrobił dla mnie wyjątek? Wszyscy wiedzą, co uczyniliście dla Cerys i Hjalmara. Dziś jesteście jednymi z nas. Chodźcie za mną. Krach was wyczekuje. A to miło słyszeć. I jak tam nastroje? Spokojne. Zbyt spokojne. Słucham? Wiecie, mamy takie porzekadło. Na dobrej uczcie krew i miód powinny się lać jednako. Pewnie wy na kontynencie uważacie, że to barbarzyńskie zwyczaje. Wolę to, niż nudne bankiety i pałacowe intrygi. No dzień dobry, ptaszenki. Mam takie samo prawo jak ty. Powinnaś mnie wspierać, a nie odbierać sprzymierzeńców. Jeśli jakiś Ankreid założy koronę, to... To ty? Tylko dlatego, że ci broda na gębie rośnie? Jak tobie wyrośnie, to może wtedy cię jarlowie posłuchają. Chcesz oberwać? Ostatnio jak cię pobiłam, to zwiewałeś na drzewo. Co, już zapomniałeś? Tak? To może pójdziesz ze mną zmierzyć się z Wilkarlami. Ciekawe, komu lepiej pójdzie, tobie czy Hjalmarowi pogromcy gigantów. Przestań się popisywać! Ej, Cerys! No, no, pogromca gigantów. Kiepsko to rozegrałeś. Wiem, ale sam widziałeś. Ona jest taka... taka... uparta, zawzięta. Apodyktyczny. Nie chcę nikogo słuchać. No właśnie. Racja, Arnwald. W tym akurat ja i Cerys jesteśmy podobni. Przynajmniej się dogadują. Nie widzę Kracha. Rozmawia z jarlami? Nie, poszedł do swojej komnaty. Pewnie przyszykować nagrodę, którą ci obiecał. A może ty chcesz spróbować się na pięści z Wildkarlami, co? Rozgrzać kości po podróży? Może później. Nie, no to nie jest taki zły pomysł. Aha. Szacunek. Dziękuję za szacunek. My tu mamy... córę Skellige na stole. Dobrze. Za dużo głosów. Zatańczmy na stole. Moment. A czemu droga jest gdzieś tam? GPS nie uwzględnia chodzenia po stole. A proszę, jedna z lepszych imprez się zapowiadała.
Witaj, Birna. Uczta nie przypadła ci do gustu? To nie uczta, tylko jarmark, na którym kupczy się głosami niby owczymi skórami. Co jest nie tak z tą imprezą? Svanrige nie zamierza walczyć o poparcie? Syn Brana nie będzie targować się o koronę, która mu się należy. Z tego, co słyszałem, o tym, kto zostanie królem, zadecyduje głosowanie. Tak każe tradycja, ale nie każda tradycja jest dobra. Pieczę nad wyspami powinien sprawować jeden ród. O, ten jedyny, tak? Rozumiem, że masz na myśli konkretny ród. Oczywiście. Bran był najlepszym królem, jakiego Skellige widziało od wieków. Svanrige to krew z jego krwi, więc to jemu powinien przypaść tron, a potem jego synom. Okej. A co złego w demokracji? Co jest złego w wyborze króla? Przejdź się, posłuchaj, to zrozumiesz. Kandydaci już rozdają ziemię, obiecują przywileje, tytuły, przychylne wyroki. Są jak dziwki, co unoszą suknię przed każdym przechodniem. Król z wyboru nie jest władcą, tylko dłużnikiem. Trzeba z tym skończyć, zaczynając od osadzenia na tronie pierworodnego syna Brana. Mam nadzieję, że jarlowie to dostrzegą. Skomplikowana to polityka. Opuszczasz Kertrolde? Jutro skoro świt. Bawcie się dobrze, mistrzu Geralcie. Można? Nawet trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta? Chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Na pewno jest więcej do picia. A no jest. Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Miody półtoraki, cintryjska śliwowica, spirytusy z mahakamu, co palą gębę jak wrzątek. Ancrate wiedzą, co to gościnność. Dobrze to słyszeć, bo zagościmy chyba jeszcze na trochę dłużej w takim wypadku. O czym rozmawiałeś z Birną? O polityce. Przecież nic innego jej nie interesuje. Przekonywała mnie, że ze względu na pamięć o Branie powinienem nakazać moim dzieciom wycofać się z wyścigu o koronę. I poprzeć Svanrige. Coś mi mówi, że się nie zgodziłeś. Mało tego. Wyrzuciłem ją za drzwi. O, no ale to trzeba przyznać, z polityką ma rację, w sensie, że no, zainteresowana tylko tym. Nie jesteś rozdarty między Hjalmarem a Cerys? W sensie, czy mam faworyta? Nie. Różni są jak ogień i woda, ale w obu płynie krew Ancrate. O, no właśnie, jak Skellige i kobiety. Myślisz, że Rada Jarlów posadzi na tronie kobietę? Gdybyś mnie spytał parę miesięcy temu, wpierw bym się zaśmiał, a potem zaprzeczył. Ale dziś widzę, i nie tylko ja zresztą, że Cerys ma coś, co na wyspach jest równie rzadkie jak upalne lato. Cierpliwość. Wszyscy wpierw robią, potem myślą. A ona jest inna. Zastanowi się, rozważy za i przeciw. Ale jak już zacznie działać, nie ma takiej siły, która by ją zatrzymała. Może to i dobre. A jak Hjalmar? Tak między nami. Hjalmar nie jest zbyt porywczy na króla? Zależy, o jakim królu myślisz. Jeśli chodzi ci o takiego, co śle posłów, przesuwa figurki po mapach, rachuje, co mu się bardziej opłaca, to tak, jest zbyt porywczy. Ale Skellige chce innego władcy. Takiego, co utopi Nilfgaard we krwi, który prędzej skoczy w ogień, niż się podda. A to cały Hjalmar. Jeśli wzmożecie ataki, Emhyr się wścieknie. Możecie tego pożałować. My na Skellige nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. O, a pokoje ostatnio drogie? Kolego, pomówmy o nagrodzie. No właśnie, jak już jesteśmy przy pieniądzach. Obiecałeś mi nagrodę za pomoc twoim dzieciom. I dotrzymam słowa. Proszę, to cacko jest w moim rodzie od pokoleń. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Piękna robota. Dziękuję. To ja! Słyszałeś? Cholera. Hjalmar zaczął pewnie jakąś burdę. To nie Hjalmar.
Chodź. To skomplikowane, ale może będzie okazja przetestować nową zabawkę w boju. Kurczę, czy ktoś jest podatny na te nasze petardy, czy każdy ma je sobie za nic? Ale widzę, że możemy tańczyć pięknie. O! Jesteś paskudny. Czym ty się żywisz, niedźwiedziu, że tak ci życie doskakuje? Możemy silny cios... przetestować. On jest nasz! No proszę. Mamy to. Ktoś? Coś? Dajcie jakieś szmaty! Trzeba mu zatamować krwotok szybko! Tato... Tato... Weź mój płaszcz. Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedyś rekin... Halbjorn? Nie żyję. Krach! Skąd tu się wziął te niedźwiedzie, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj miecz, szczeniaku, bo Krach też straci syna! Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi! Nie puszczę ci tego płazem! No to chodź! Chodź! Zatłukę cię jak wściekłego psa! Spokój! Spokój! Dość już krwi rozlano! Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci. Nie zwrócimy im życia. Ale możemy i musimy ich pomścić. Ten ciężar spoczywa na gospodarzu i jego dzieciach. Znajdźcie winnych, Ankreid. Znajdźcie i zabijcie. Inaczej wasz ród będzie przeklęty do setnego pokolenia. No to chyba czeka nas nieco dłuższe dochodzenie. Porobiło się. Zaraza. Porobiło się. Żebyś wiedział, musimy zbadać ślady. Ustalić, co tu się stało, bo inaczej... Nie mamy na to czasu. Dobrze wiem, gdzie szukać winnych. Czekaj, oszalałeś! Chcesz kogoś zasiec, zanim sprawdzimy, co się naprawdę stało? Sprawdzaj sobie. Ja w tym czasie zmyję hańbę z naszego klanu. Hej, jarlowie już cię nie słyszą. Możesz przestać bawić się w bohatera i pomyśleć przez chwilę? Chodzi o nasz honor. Z tym nie można czekać. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie. Odpowiedź na to, kto za tym stoi, jest na tej sali. No to widzę, że poradzicie sobie sami. Nie no, ciekawie byłoby tu posiedzieć z Cerys i poszukać. Masz rację, Cerys. Pomogę ci. Dzięki. Do zobaczenia. Wrócę z głowami zdrajców. Ja tu na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, wezwać z Dachorów, wydać ciała krewnym. Wilku, dziękuję. Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie. I mam nadzieję, że już nie zobaczę. Skąd się wzięły te niedźwiedzie? Ludzie się śmiali, jedli, pili. I nagle zaczęła się rzeź. Krew aż bryzgała na ściany. No właśnie, co dokładnie tu widziałaś? Opowiedz, co dokładnie działo się tuż przed masakrą. Młody Lugos założył się, że wypije beczkę piwa duszkiem. Wlazł na stół, złapał antał pszennego z Tintry i zaczął żłopać. Grytyka latała mu jak spławik. Nadął się, zczerwieniał, ale pił dalej. Ludzie walili kuflami w stoły. Wołali: Lugos, Lugos,
I wtedy z drugiej strony sali poszedł taki ryk. Obróciliśmy się jak na komendę sternika. A one już tam były. Ci, co siedzieli najbliżej, nie zdążyli nawet mieczy wyciągnąć. Rozerwało ich na kawałki w mgnieniu oka. Pomścimy ich, obiecuję. Mamy jedną podejrzaną, ale może to zbyt pochopne wnioski. Kto zginął? Kto zginął? Drogodar, Draigbondu, Lugos Siny, Halbjorn Otryk. Długo by wymieniać. Ale kandydatów do korony, którzy przeżyli, można wymienić jednym tchem. Ty, Hjalmar, Svanrige. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic. O, czyli gdzieś się zaczynamy rozumieć. Dość gadania. Pora się rozejrzeć. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja pogadam z resztą. Może ktoś widział coś więcej niż ja. Ale tym dochodzeniem zajmiemy się już w kolejnym odcinku, a tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone dziś chwile i zapraszam już wkrótce na więcej. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.